tajemnica zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nasze winy, jak my odpuszczamy nasze winowajcy. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W sakramencie, ożywy Tebie nasz, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z nami. Moi drodzy, Jezus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem, uczestniczyli w wielkiej radości. Wyrazem tej radości będzie nasze spotkanie ze zmartwychwstałym Panem, chwastanym ofierze przy świętach, łamaniu chleba eucharystycznego, które będziemy sprawować w dzisiejszej nocy i w dzisiejszą uroczystość. Uroczyste zmartwychwstania Pańskiego mamy się również radować podczas wspólnego świętowania i wspólnego posiłku w naszym domu rodzinnym. Dlatego przynosimy dzisiaj do pobłogosławienia niektóre pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. Prosimy, aby Chrystus obdarzył nasze serca radością i wzajemną życzliwością oraz wynagrodził trudy naszych rodziców i bliskich, którzy te pokarmy przygotowali. Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Bóg Ojciec wie, czego potrzebujemy do życia i zbawienia. Z ufnością przeto zanieśmy do Niego nasze pokorne prośby w intencjach Kościoła, świata i nas tu zgromadzonych. Módlmy się za wszystkie narody ziemi, aby Bóg zachował je od oklęski, nieurodzaju, suszy i głodu. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zabiegając o chleb powszedni, szukali nade wszystko skarbu Królestwa Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby dóbr tej ziemi nie trwonili na wojny, zbrojenia, ale sprawiedliwie dbali o chorych, pokrzywdzonych i ubogich. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi starszych i osamotnionych, w sposób szczególny prośmy Pana Boga za wszystkich chorych. Jest kilka osób w naszej parafii, którzy są bardzo chorzy i potrzebują naszego wsparcia modlitewnego. W sposób szczególny za Artura. Prośmy Pana Boga o łaskę zdrowia dla nich. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracujących na roli, w fabrykach i kopalniach, aby cieszyli się sprawiedliwą zapłatą za pracę i społeczną wdzięcznością. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich naszych rodaków, aby nadchodzące święta spędzali wzajemnie w zgodzie i wzajemnej życzliwości. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy zasiadali do stołu wielkanocnego, wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas ludzi. Ciebie prosimy. Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił i pokarmy na stół wielkanocny. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a później wieczorem przeszedłeś do apostołów, aby wraz z nimi stworzyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą
przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu zmartwychwstania. Chlebie żywe, Chrystus z nieba i promień świętej gaje światło. Pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, który nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwalnemu zdrowiu i który wziąłeś w swoje święte czcigodne ręce, aby go przemienić w ciało swoje. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów. Pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świąteczny potraw, jakie Ty spożywałeś z apostołami podczas ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, nasze życie jest na Chrystanie. Pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich, gości, mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej uczty wiecznej w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Powiedzcie mi, czy dzisiaj jest post, czy nie ma? Jest, czy nie ma? Nie ma. Taki sam podział odpowiedzi był na każdej, kiedy się pytałem. A ja tylko powiem, to będzie pewnie na YouTubie później, to księża będą komentować. Nie odpowiem, czy jest, czy nie ma. Ale powiem tak, tradycja, jak to wszyscy mówili, zauważyłem, że jest taka, że jadło się dopiero jak się przyniosło do domu święcone, prawda? Więc trzymajmy się tej tradycji. A jeszcze na koniec powiem, dwie rodziny podeszły do mnie, rozmawialiśmy chwilę, dwie młode rodziny. Wyobraźcie sobie, że one z moimi dziećmi poszczą przez cały tydzień od niedzieli palmowej. To jest dla mnie po prostu bardzo budujące, że tak zachowują tutaj w Arizonie, w Phoenix, tradycje swoich ojców. Także, moi drodzy, życzę Wam smacznego, bo już po święcące można jeść. Czuję, że połowę w samochodzie będzie zjedzone. Smacznego jeszcze raz i Chrystus zmartwychwstał. Tak będziemy się jutro witać. Dzisiaj...